Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 15 lipca 2024 roku, były prezydent Donald Trump, obecnie kandydat na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, wybrał senatora Jamesa Vance'a, republikanina z Ohio, na swojego kandydata na wiceprezydenta. Gdyby Trump został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, no. To Vance byłby trzecim w historii Stanów Zjednoczonych najmłodszym wiceprezydentem w historii. To taka ciekawostka. ciekawostka Vance, który używa akronimów swojego, swoich, swoich imion, jest przedstawiany przede wszystkim jako J.D. Vance. W sierpniu skończy 40, 40 lat. No, to niewątpliwie taki kontrast. Właśnie młodego człowieka, młodego polityka, początkującego, no przecież całkiem niedawno został wybrany senatorem, taki kontrast dla 78-letniego Trumpa i 81-letniego 81 prezydenta Joe Bidena. Natomiast też warto zauważyć, że część mediów określanych jako prawicowe w Polsce, część polityków, właśnie tej prawej sceny politycznej w Polsce, no, zaczęło wyrażać od wczoraj bardzo duży entuzjazm co do kandydatury. Wansa, podkreślając, że jest on konwertytą na katolicyzm, że przeszedł na katolicyzm z protestantyzmu, że jest przeciwny aborcji, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Naprawdę niewielu polityków, niewielu komentatorów zwraca uwagę na zaplecze Wansa, na ludzi, którzy wypromowali go w polityce. I myślę, że warto się temu przyjrzeć, podobnie jak jego poglądom, tym geopolitycznym poglądom, bo one mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa międzynarodowego i dla bezpieczeństwa również narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że jednak na samym wstępie warto podkreślić, że wybory w Stanach Zjednoczonych wywołują zbyt wiele emocji w Polsce. Szczególnie moim zdaniem nieodpowiednie, niewłaściwe, niestosowne są wypowiedzi krytykujące Donalda Trumpa przez przedstawicieli koalicji rządzącej Polską. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Trump może wygrać te wybory. To oczywiście sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Nieudany zamach na Trumpa podniósł mu poparcie. Ale te wybory są dopiero 5 listopada. Do tego czasu może się zdarzyć wiele. No ale sytuacja, w której Przedstawiciele koalicji rządzącej krytykują Trumpa, jego zaplecze i, i występują bardzo ostro, często z taką bardzo ostrą retoryką przeciwko właśnie Trumpowi. no Moim zdaniem jest nie na miejscu. Co innego, jeśli to robią komentatorzy, analitycy w Polsce, do tego jak najbardziej mają prawo. Natomiast no, tutaj decydenci, przedstawiciele koalicji rządzącej, przedstawiciele rządu powinni być zdecydowanie bardziej powściągliwi, no bo w sytuacji, kiedy Trump wygra wybory, trudno będzie oczekiwać, aby jego otoczenie podchodziło jakoś bardzo entuzjastycznie do, do Polski. Przechodząc jednak do samego Wansa, no, na pewno należy podkreślić, że zrobił błyskotliwą karierę, czy robi ją cały czas. W polityce, co prawda, poważnej polityce jest od niedawna, natomiast wcześniej pracował w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, jest prawnikiem z dyplomem Uniwersytetu Yale. Był także żołnierzem zawodowym, służył w Korpusie Piechoty Morskiej, służył w Marines, między innymi był na misji w Iraku, co niewątpliwie buduje mu bardzo dobrą reputację. W środowiskach właśnie związanych z szeroko pojętym lobby zbrojeniowym, wojskowym w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o jego poglądy geopolityczne, bo to jest to, co, na czym chciałem się dzisiaj skoncentrować, to faktem jest, że jest przeciwny w dalszemu wspieraniu Ukrainy, na pewno na pewno nie w takim stopniu, jakim dotychczas to się odbywało. W 2022 roku w rozmowie ze Steve'em Bannonem powiedział, że to jest cytat, nie obchodzi mnie, co stanie się z Ukrainą. Reino. Koniec cytatu. Ten, ta wypowiedź jest bardzo często podkreślana. Tutaj, jakby Vance uważa, że Stany Zjednoczone powinny się w dużej mierze skoncentrować na nie na Rosji, jako na, na przeciwniku geopolitycznym, jako na rywalu geopolitycznym, ale na Chinach i to jest coś, co bardzo mocno łączy poglądy Vance'a z poglądami Trumpa. No, przypomnę, tylko też mówiłem o tym w poprzednim podcaście geopolitycznym, w poprzednim odcinku, że Trump od samego początku, kiedy wszedł do polityki, uważał Chiny za największego rywala, największego przeciwnika geopolitycznego Stanów Zjednoczonych, stąd należy brać pod uwagę możliwe możliwą perspektywę porozumienia się, jakiejś formy, może nie resetu, ale znormalizowania relacji z Federacją Rosyjską. Oczywiście mówię tutaj o znormalizowaniu tych relacji, o takim możliwym jakimś miękkim resecie ze strony Stanów Zjednoczonych. To wcale nie oznacza, że Stanom Zjednoczonym będzie zależało na normalizacji relacji Polski. Z Rosją. Moim zdaniem wręcz odwrotnie, jeżeli głównym problemem, jeżeli głównym rywalem Stanów Zjednoczonych są Chiny i tak postrzega to sam Trump i jego otoczenie, no to w sytuacji, kiedy zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych, należy się spodziewać zaostrzenia relacji z grupą BRICS i przede wszystkim zaostrzenia robionego rękami. Nazwijmy to partnerów Stanów Zjednoczonych, w tym tak zwanych junior partnerów, czyli wprost wasali Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma większych wątpliwości i to ten mechanizm znany w geopolityce jako. Jako pułapka tukidydesa, no przede wszystkim wskazuje na, na fakt, że to właśnie junior partnerzy głównych mocarstw bardzo często wchodzą w jakieś nazwijmy to negatywne interakcje strategiczne, w jakieś konflikty, w tym konflikty zbrojne. I warto o tym oczywiście pamiętać o takim możliwym scenariuszu. Co do samego Wansa, no to warto zauważyć, że swoje poglądy na temat wspierania przez Stany Zjednoczone Ukrainy wyraził także w lutym bieżącego roku na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa i wtedy dla portalu Politico powiedział wprost, że Waszyngton będzie musiał ponownie, ponownie rozważyć swoje poparcie dla Ukrainy i wtedy do, dość ostentacyjnie opuścił spotkanie z delegacją, z delegacją Ukrainy. To też ważny tutaj znak. Natomiast jeśli chodzi o jego poglądy, takie znacznie szersze, to przede wszystkim warto zaakcentować pierwszy wywiad już po wyborze Wansa na kandydata na wiceprezydenta. Ze strony oczywiście Donalda Trumpa, kiedy powiedział, tutaj jest cytat: Musimy szybko zakończyć wojnę na, na Ukrainie, by Ameryka mogła się skupić na prawdziwym problemie Chinach. Ta rozmowa Vance'a z Seanem Hannitym, komentatorem telewizji Fox News, no, przyniosła takie, można powiedzieć, dosyć jasne i klarowne stanowisko kandydata na wiceprezydenta. Gdzie wspomniał o tym, że Stany Zjednoczone wydały około 200 miliardów dolarów, no i pytanie jest o cel. Co Waszyngton chce tutaj osiągnąć? Wprost zresztą Vance zapytał, czy, czy, czy chodzi o eskalację do poziomu wojny. Jądrowej. No, ludzi prowadzących politykę zagraniczną obecnie Stanów Zjednoczonych określił mało cenzuralnym słowem, natomiast tutaj zdecydowanie zdecydowanie wyeksponował to, że Chiny są największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. I że obecnie USA są kompletnie rozproszone, jak to określił, to takie użył tego konkretnie określenia, że, że właśnie polityka USA jest rozproszona. To zresztą o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, że Stanów Zjednoczonych nie stać dzisiaj, a z, no, nie stać już po tym kryzysie finansowym lat 2008-2009, na taką samą obecność strategiczną na trzech różnych teatr, potencjalnych teatrach działań wojennych. Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Indo-Pacyfik. To jest nie do utrzymania przy obecnym budżecie Stanów Zjednoczonych. I to dokładnie eksponuje J.D. Vance. Tutaj też warto zauważyć i to jest i tu chciałbym szczególnie wyeksponować że James Vance poparł i popiera ostrą, zdecydowaną politykę wobec Islamskiej Republiki Iranu. Powiedział zresztą, że Iran powinien zostać, cytuję, „mocno uderzony”. Oskarżył Joe Bidena o to, że, cytuję, nic nie robił, by pomóc naszemu sojusznikowi Izraelowi. Koniec cytatu. No, i to, to jakby jest jego bardzo oczywisty pogląd geopolityczny. Należy, zdaniem, Jamesa Vance'a, Stany Zjednoczone powinny bardzo mocno wspierać Izrael i prowadzić ostrą politykę względem Iranu. Czyli dokładnie też to, co mówi Donald Trump, to, co mówiłem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. Oprócz tych poglądów Vance'a trzeba zarysować sylwetkę człowieka, który umożliwił mu dotychczasową karierę polityczną. A był to Peter Thiel, miliarder inwestor technologiczny, jeden ze współzałożycieli PayPal'a. Człowiek, który był wymieniany przez Forbes'a w 2010 roku jako jeden z najbogatszych Amerykanów z majątkiem wówczas szacowanym na, półtora, na ponad 1,5 miliarda dolarów, chociaż ta liczba była niedoszacowana, bo same jego udziały w Facebooku miały wtedy wynosić grubo ponad 1,5 miliarda dolarów. Jest uznawany za jednego z najbogatszych homoseksualistów na świecie. A przy tym jest też wymieniany jako członek tzw. komitetu sterującego grupy Bilderberg. No, Takiej kontrowersyjnej grupy światowych liderów biznesu, różnego rodzaju decydentów, członków rządów, która spotyka się co roku za zamkniętymi drzwiami, aby omawiać sprawy, sprawy globalne, sprawy polityki międzynarodowej, polityki gospodarczej. I to właśnie Peter Thiel był tym człowiekiem, który można powiedzieć podał pomocną dłoń Vance'owi, kiedy ten zaczynał swoją karierę polityczną. Najpierw w 2017 roku Thiel zatrudnił Vance'a do pracy w swojej firmie Mitril Capital, a później zainwestował całkiem sporo pieniędzy w fundusz Jamesa Vance'a, Naria Capital. Kiedy te ambicje polityczne właśnie obecnego kandydata na wiceprezydenta zaczęły rosnąć, to no, Peter Thiel przekazał ponad 15 milionów dolarów na kampanię senatorską Vansa. I to jest ten właściwy człowiek, który, można powiedzieć, umożliwił tą całą karierę dotychczasową polityczną J.D. Vansa, obecnego kandydata na wiceprezydenta. Warto za zauważyć też, że Peter Thiel e, lubił się swego czasu przedstawiać jako pacyfista, natomiast no, obecnie jest przede wszystkim jako przedsiębiorca, znany jako współ, współzałożyciel firmy technologicznej, e, a właściwie firmy technologii nadzoru, która nazywa się Palantir. E, Firma Palantir tworzy różnego rodzaju narzędzia do gromadzenia danych wywiadowczych dla CIA i dla NSA. Co jeszcze istotne w tym kontekście i tego jego przedstawiania się jako pacyfisty niegdyś, to firma Palantir tworzy oprogramowanie, które kieruje dronami i atakami artyleryjskimi. Zatem, całe to, ta próba przedstawiania czy Vance'a, czy Trumpa, jako ludzi antysystemu, jako ludzi, którzy się sprzeciwią całemu systemowi, deep state i tak itd., tak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i warto, aby o tym politycy w Polsce pamiętali, aby nie patrzyli powierzchownie na jakieś tam deklaracje, ale patrzyli na konkretne uwarunkowania finansowe i na konkretne poglądy geopolityczne, również tych tych kandydatów właśnie na urzędy prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę.